odmiana rekomendacji dla parkingu i przejść dla pieszych. Mieszkańcy zaakceptowali takie rozwiązania. Oskarżenia radnego. Zagłosował pan przeciwko Panowie, projektowi bardzo proszę. W klubu wspólny Lubartów. Spółdzielczy wieczór kulturalny. Myślę, że to będzie duża niespodzianka. Mikołajkowy spacer. To były takie spacery wyjątkowe, mikołajkowe. Spotkanie wigilijne seniorów. Cieszę się, że możemy dziś spotkać się z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Patrycja Oleszek, witam państwa w kolejnym wydaniu informacji. Wszystko zapowiadało, że będzie jak w zeszłym roku, czyli że negatywne rekomendacje burmistrza Janusza Badziackiego dla projektów z budżetu obywatelskiego zostaną utrzymane. Na cud nie liczyli ani Artur Kuśmierzak, którego projekt bezpiecznych przejść dla pieszych nie podobał się Badziackiemu, ani Jacek Bednarski, gdzie już po raz drugi szeryf Lubartowa starał się wyrzucić do kosza pomysł budowy parkingów przy osiedlu Popiełuszki. Stało się jednak inaczej i mimo, że projektu nie poparł radny z tego okręgu Zbigniew Gałązka, to większość zespołu zmieniła rekomendacje zarówno dla parkingu, jak i przejść dla pieszych. Nic nie zapowiadało sensacji, a jednak to, co wydarzyło się podczas posiedzenia zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, z pewnością przejdzie do historii. Zanim jednak zdamy relację z tegorocznej batalii o zmianę negatywnej opinii dla bezpiecznych przejść oraz parkingu na osiedlu Popiełuszki, jaką wydał burmistrz Lubartowa, przypomnimy, co wydarzyło się w zeszłym roku. Wówczas komisji nie udało się zmienić rekomendacji m.in. dla parkingu na osiedlu Popiełuszki. Dzisiejsze wydanie informacji zaczynamy od skandalu, jaki wydarzył się podczas posiedzenia zespołu do spraw budżetu obywatelskiego, a raczej antyobywatelskiego. Zespół, w skład którego weszło aż 5 osób powiązanych z burmistrzem Januszem Bodziackim, tak samo jak burmistrz, nie dopuściło do głosowania przez obywateli projektu, dzięki któremu na osiedlu Popiełuszki mogłyby powstać nowe miejsca parkingowe. Przeciwko budowie parkingów dla swoich sąsiadów byli m.in. Andrzej Sekuła oraz Beata Guść-Staszek. Zasady powoływania zespołu do spraw budżetu obywatelskiego określiła uchwała, którą forsował podczas obrad Klub Platformy Obywatelskiej. Nieco wcześniej radni PO razem z PiS i WL odrzucili projekt wspólnego Lubartowa, który na Radę Miasta cedował decyzyjność co do ostatecznej listy projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Jak łatwo się domyśleć, burmistrz negatywnie zaopiniował część projektów, wśród nich wniosek Jacka Bednarskiego w sprawie budowy parkingu. Działamy głównie w oparciu o uchwałę Rady Miasta. Niektóre rzeczy tak do końca się nie da w aktach prawnych zapisać wszystkiego, więc kwestia organizacji pracy zespołu nie jest sprecyzowana. Projekt został zarekomendowany wstępnie negatywnie. Zgodnie z opinią architekta miejskiego, budowa parkingów nie poprzedzona rozeznaniem co do właściwego wykorzystania terenu nie byłaby jego właściwym wykorzystaniem. Teren stanowi własność gminy miasto Lubartów. Znajduje się na obszarze budownictwa mieszkaniowego wysokiego. Jest to jedyne miejsce, na którym mogą być realizowane zadania związane z powiększeniem zasobu mieszkaniowego gminy. W tym momencie to zostało przywołane program typu Mieszkanie Plus i wskazane zostało również, że w chwili obecnej trwają prace związane z powiększeniem parkingów przy ulicy Popiełuszki, czyli praktycznie w tej samej lokalizacji. Na kolejnym posiedzeniu pojawił się wnioskodawca projektu. Ja chciałem podkreślić jedną rzecz, że na ostatnim posiedzeniu, panie przewodniczący, jedyna wątpliwość, jaka się pojawiła w związku z tą inwestycją na osiedlu Popiełuszki, to była wątpliwość związana z tym, że w budżecie ten projekt może się znaleźć, jeżeli chodzi o przyszły rok. Projekt budżetu otrzymaliśmy jako radni Rady Miasta Lubartów i w tym projekcie budżetu nie ma tożsamego przedsięwzięcia z tym, które zostało określone przez wnioskodawcę w jego projekcie. Także i druga rzecz, którą chciałem podkreślić, i zapytać wnioskodawcę, czy wnioskodawca w ogóle choć raz był proszony do Urzędu Miasta, żeby złożyć jakiekolwiek wyjaśnienia. No niestety nie, dostałem drogą pisemną tutaj tą wstępną negatywną ocenę, stąd moje odwołanie i nie wiem, jakie są tutaj zastrzeżenia, ewentualnie niejasności czy pytania. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze pytania do wnioskodawcy? Pan Piotr Turowski, proszę bardzo. Znaczy może informacyjnie, bo to nie było takiej rekomendacji jedynej, że to się znajduje w budżecie, że jest realizowane, natomiast pozostało podniesione w uzasadnieniu, że w tym miejscu realizowane jest w tym miejscu takie same zadanie przy ulicy Popiełuszki, które polega na budowie 46 miejsc parkingowych, czyli pokrywa się odrobinę z tymi 50. Natomiast zostało podniesione, że jest to teren miejski, na którym mogą być realizowane inne zadania związane z powiększeniem zasobu mieszkaniowego, na przykład w programie typu 500+. Jest to program rządowy, który właśnie wszedł do realizacji. To bardzo dobrze się składa, bo wiadomo, że jak są mieszkania, to są i potrzebne miejsca parkingowe.
bo akurat w odróżnieniu do pana przeszedłem kilka bloków, odwiedziłem kilkadziesiąt mieszkań, rozmawiałem z mieszkańcami i powiem szczerze, że tam nie było żadnej osoby, która by była przeciwna, a wręcz odwrotnie. Zresztą siedzi tutaj niejaki mój kolega, pan Andrzej Sekuła, tak samo pani Beata, która mieszka na tym osiedlu. Pan Andrzej przez wiele lat dopominał się o parking w tamtym miejscu. Ja rozumiem, że tam kilkadziesiąt miejsc w tej chwili powstało, 40 z tego, co pan mówi. Jak dobrze państwo się orientujecie, tam cały czas trwa rozwój, jest Hawana. Przyjeżdża wiele osób na Orlika, na basen i oni właśnie parkują tam swoje samochody. Tych miejsc parkingowych jest mało, stąd też mój pomysł i moja prośba, żeby te parkingi powstały. Mieszkanie 500+, no na pewno też potrzebne są, tak jak mówię, miejsca parkingowe, a to w niczym nie przeszkadza, ponieważ ten pomysł zlokalizowałem w takim miejscu, że to nie będzie wpływało na jakieś zahamowanie tych. Przepraszam, proszę o zwrot mikrofonu. Pan Kuśnierzak, proszę. Ja mam pytanie, czy orientował się pan, czy ten parking jest umiejscowiony w linii zabudowy, czy on będzie kolidował z linią zabudowy? Jestem mieszkańcem osiedla Popiełuszki od ponad 20 lat i zauważamy, że tam jest problem z parkowaniem. Zawsze jak wieczorem się przyjeżdża, to tam w tym miejscu, gdzie pan chce, aby ten parking powstał, auta parkują na trawie, wobec tego uważam, że to jak najbardziej tutaj jest zasadne. Tylko mam właśnie pytanie, czy to jest zgodne? Nie, ten parking będzie... Ten parking będzie, że tak powiem, nawiązywał do parkingu przed Hawaną, do parkingu tego bloku z boku, nie wiem, tam bodajże 29, także linia zabudowy jest zachowana. Jeżeli już, to może tam, nie wiem, może skradliśmy 15 metrów w sumie dodatkowego miejsca. Dziękuję bardzo, pan przewodniczący Tomasiak. Ja chciałem podkreślić jedną rzecz i to wynika wprost z uzasadnienia również pana burmistrza, który zarekomendował to negatywnie, że jest opisana właśnie ta linia zabudowy, podczas kiedy, jak spojrzymy dokładnie na dokumentację i ten projekt, który jest wstępnie wskazany, to wyraźnie widać, że w tym miejscu, w którym posadowione są te miejsca parkingowe, tak naprawdę nic innego powstać nie będzie mogło. Tam mogą powstać tylko parkingi, albo mogą tam powstać tylko i wyłącznie trawniki. Więc budynki posadowione przy ulicy Popiełuszki, bezpośrednio przy ulicy Popiełuszki nie mogą być. Linia zabudowy jest, bo my również tam mamy posadowiony budynek wielorodzinny, tak jak się kończy parking przy bloku Popiełuszki 25, a parking przy Popiełuszki 25 kończy się właśnie na linii, na której kończy się również ten drugi parking i to jest jeden z argumentów. I drugi z argumentów jest następujący, że jeżeli chodzi o tamten teren, to, bo to również było podniesione w uzasadnieniu przez pana burmistrza, ja przyjrzałem się dokładnie temu projektowi, pojechałem tam bezpośrednio na tamto miejsce i okazuje się, proszę państwa, że idealnie on się wpisuje właśnie w ten rys architektoniczny tamtego terenu, bo zarówno przed Żabką, czyli przed tym byłą Hawaną znajduje się miejsce parkingowe, zarówno przed Popiełuszki 25 znajduje się miejsce parkingowe, jak i również przy kolejnych budynkach, tylko że już wspólnot mieszkaniowych, również znajduje się przed tymi budynkami miejsca parkingowe i jak spojrzymy również, jak ktoś pojedzie tam na tą całą architekturę tego osiedla, to te wszystkie budynki właśnie są odsunięte tak, jak jest linia tego parkingu, który jest w tym wniosku. Czy ja jeszcze mogę dodać? Bardzo dziękuję, ale z uzupełnieniem tak. Chciałem dodać, że tam z jednej strony i z drugiej strony jest możliwość budowy drogi, czyli tak naprawdę ten teren za parkingiem bezpośrednio jest otwarty i tutaj na pewno nie będzie to kolidowało. Jeżeli, nie wiem, przeszkadza to albo faktycznie nie wpisuje się to w jakiś ten, też czekałem na jakieś tutaj informacje z Urzędu Miasta. Można naprawdę tym parkingiem manewrować w jedną, w drugą, tak żeby to było adekwatne do... Bardzo dziękuję. Bednarski i Tomasiak podnosili argumenty w sprawie linii zabudowy w związku z argumentem burmistrza, który wydając negatywną rekomendację stwierdził, że projekt budowy parkingu, tu cytat dosłowny, projekt odgradza działki od ulicy, wprowadza chaos przestrzenny i funkcjonalny. To jedno z wielu zdań będzie niezwykle istotne rok później, ale wróćmy jeszcze raz do 2016 roku. Co miałoby, zgodnie z tymi założeniami, być wybudowane w pasie, który nie może być zabudowany
budynkami wielorodzinnymi, czyli nie może być zgłoszony do programu 500+. Co miało być, wybudowane w tym miejscu, w którym wskazany jest ten parking? Dziękuję, tylko zupełnie pytanie, bo to te same osoby. Kiedy zostało to zgłoszone do programu 500+? Znaczy, ja w dalszym ciągu nie neguję potrzeby powstawania miejsc parkingowych w tym miejscu i nic takiego nie powiedziałem. One są wszędzie potrzebne. Czy mógłbym skończyć? Wydaje mi się, że te miejsca są potrzebne, natomiast powiedziałem, że ten teren, te działki nie zostały podzielone fizycznie w tym momencie i ten teren z tymi samymi działkami został zgłoszony do programu Mieszkanie Plus. Nie potrafię wskazać daty zgłoszenia, ale jest to bardzo świeży program. No, ten program ma 3-4 tygodnie, tyle obowiązuje w całym kraju. No widzi pan, przed chwilą pan powiedział, że pan tego nie powiedział, a po czym pan... Przepraszam, panie Jacku. Pan udziela wyjaśnień co do projektu, tak? Decyzję podejmuje zespół i bardzo proszę, żebyśmy mogli w jakiś sposób obradować, żeby to nie przerodziło się w kłótnię, tak, niepotrzebną, żebyśmy się tego trzymali. Ja się bardzo staram trzymać porządek, dobrze, porządek dyscypliny. Ja rozumiem, że grają u pana emocje, ale proszę zrozumieć, że taka jest moja rola, żebyśmy to jakoś wspólnie prowadzili. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania w kolejności? Najpierw pan Paśnik, proszę. Panie Przewodniczący, ja chciałbym się odnieść do tego, co pan naczelnik powiedział, Turowski. Projekt był zgłoszony do, być może jest zgłoszony, pewnie jest, jak pan naczelnik mówi, do Mieszkania Plus, natomiast jak wiemy w województwie lubelskim jest tylko Świdnik w tej chwili i jeszcze jedna miejscowość, która, Białopodlaska, przepraszam, która będzie ten program realizowała, gdzie finał akcji będzie budowy tych bloków może na 2019 rok, więc my mamy czekać do 2019 roku, że być może tam będzie też wybudowane, a nawet jakby było wybudowane bloki z Mieszkania Plus, to chyba takim mieszkańcom są potrzebne miejsca parkingowe w tym miejscu. I jeżeli będą budowane bloki, no to będzie już miejsca parkingowe, z których przez te 2 lata skorzystają mieszkańcy osiedla Popiełuszki. Ja mam taki apel do członków komisji, którzy są mieszkańcami osiedla Popiełuszki, aby nie głosowali przeciwko swoim sąsiadom. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Proponuję, żebyśmy głosowali nad uwzględnieniem tego odwołania, a tym samym na zmianę rekomendacji pana burmistrza do w sprawie projektu budowa nowych miejsc parkingowych na osiedlu Popiełuszki. Kto jest za moim wnioskiem, proszę o podniesienie ręki do góry. 4. Dziękuję. Kto jest przeciw? Pięć. Dziękuję, kto się wstrzymał. Nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że zespół podtrzymał rekomendację pana burmistrza. Bardzo apeluję o spokój. Jak widać, zarówno pracownica Urzędu Miasta z osiedla Popiełuszki, Beata Guść-Staszek, jak i były radny z tego osiedla zagłosowali przeciwko daniu możliwości zagłosowania nad wnioskiem Bednarskiego. Zadziwiające wręcz było głosowanie Sekuły, który w chwili, kiedy był radnym, wielokrotnie podczas sesji apelował o budowę parkingu właśnie w tym miejscu. Przypomnijmy wypowiedzi Sekuły z czasu, kiedy uważał, że miejsca parkingowe w miejscu, przeciwko któremu głosował na komisji, są ważne. Ponawiam prośbę. Przyroda już robi swoje bezpłatnie, ale my musimy rozwiązać problem, który jest problemem nie tylko, myślę, miasta, ale również i spółdzielni mieszkaniowej, bo to jest wszystko łącznie i naprawdę w imieniu mieszkańców proszę o zwiększenie na terenach należących do miasta, zwiększenie ilości miejsc parkingowych. Jest to możliwe, myślę, że przynajmniej w sposób prowizoryczne nawet zabezpieczenie, utwardzenie terenu rozwiązałoby sprawę parkowania przy tej ulicy. Jest to niebezpieczne miejsce, są już zgłaszane i kolizje przy tej ulicy. Jednocześnie, kiedy buchnie wiosna, dzieci się pojawią na jezdni. Naprawdę stwarza to duże zagrożenie, dlatego po raz kolejny zwracam się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia ilości tych miejsc we wschodniej części
ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki. Co do tego parkingu, jest taka potrzeba i przynajmniej tak jak pan radny powiedział, że w takiej formie no, wysypania przynajmniej tłuczniem czy jakimś kamieniem spróbujemy ten parking w tym roku wykonać. Tam jest po prostu taka potrzeba, także dziękuję. Jak widać, Sekuła zmienił zdanie. Już po głosowaniu zwróciliśmy się także do kilku innych członków zespołu, ale także do radnych z tego okręgu, jak i również samego Jacka Bednarskiego, autora pomysłu budowy parkingu na osiedlu Popiełuszki, z prośbą o komentarz tego, co wydarzyło się w Urzędzie Miasta. Panie Arturze, chciałam dzisiaj pana podpytać troszeczkę o głosowanie bardzo dobrego projektu, który nie przeszedł, mianowicie chodzi mi o parking na osiedlu Popiełuszki. Tak, dzień dobry. No niestety w naszym mieście projekty obywatelskie to jest jakiś skandal. Projekty, które spełniają wszystkie wymogi formalne, otrzymują rekomendację negatywną. Pan burmistrz niestety nie bierze pod uwagę tego, co jest w regulaminie, czyli tego, co powinno zostać, jakie warunki powinny zostać spełnione, aby projekt był zaopiniowany pozytywnie, czyli nawet projekt znajdujący się na działce miejskiej oraz projekt, który mieści się w budżecie dozwolonym dla danego projektu, nie zostaje zarekomendowany pozytywnie. To jest skandal. No i niestety komisja, w której miałem przyjemność uczestniczyć, również podczas głosowania, pomimo tego, że zagłosowaliśmy, uważamy, że ten projekt był projektem bardzo dobrym i potrzebnym, gdyż został poparty wieloma podpisami mieszkańców osiedla Popiełuszki. Niestety zostaje przegłosowany przez osoby będące reprezentujące Urząd Miasta lub które osoby mają nakazane, aby głosować przeciwko pewnym projektom. I uważam, że to jest skandaliczne i to jest nawet sabotaż wobec mieszkańców, sąsiadów osiedla oraz tego, co jest dobre dla miasta. Mhm. Czyli pana zdaniem to nie był przypadek, że akurat pracownicy Urzędu Miasta głosowali tak samo, czyli przeciwko? Nie, zdecydowanie uważam, że to tutaj była taka dyspozycja, aby ten projekt, bez względu na to, jakie będą argumenty osoby składającej projekt pana Jacka Bednarskiego, który mówił, że tutaj rozmawiał z mieszkańcami, sprawdzał, że parking jest potrzebny na osiedlu Popiełuszki. Zresztą ja jestem mieszkańcem osiedla Popiełuszki od ponad 20 lat i wiem, że jest tam problem z parkowaniem aut na tym osiedlu. Jak również w tym miejscu właśnie, w którym pan Bednarski złożył ten projekt, auta parkują na trawie w tym momencie, także ten parking idealnie byłby potrzebny. I nawet mieszkańcy nie otrzymali możliwości, aby głosować nad tym projektem, bo to nie jest wcale powiedziane, że ten projekt już przeszedłby i by wygrał, prawda? Nie został nawet dopuszczony do głosowania, także to uważam za skandaliczne. Sam zamysł budżetu obywatelskiego został tutaj zatracony. Tutaj zdecydowano już w pierwszym etapie o tym, które projekty będą poddane pod głosowanie mieszkańców, a które nie. Uważam, że to jest niesprawiedliwe. Nie dano mieszkańcom, czyli tym osobom, dla których ten budżet był stworzony tak naprawdę, żeby sami zdecydowali, czy chcą aparat AED, czy chcą miejsca parkingowe na osiedlu Popiełuszki. Zaraz wrócę do tego projektu. Czy chcą EcoStadion, czy chcą Leo, czyli aplikację, która moim zdaniem jest dla naszego miasta nawet potrzebna. Tylko od razu w pierwszym etapie zostało to zweryfikowane w ten sposób, że z góry było przesądzone i trudno było potem obronić, zmienić decyzję, aby dany projekt został dopuszczony, powtarzam jeszcze raz, do tego, aby mieszkańcy mogli sami zdecydować, czy wybierają ten projekt w głosowaniu, czy też nie. Pomysł to w sumie tak razem z mieszkańcami, bo kilka osób rozmawiało o tym, no i wpadliśmy na to w sumie razem, że przydałby się ten parking, bo naprawdę tych samochodów jest coraz więcej, zresztą o tym już wielokrotnie mówiłem. No pojawiła się szansa, szumnie zwany budżet obywatelski, który ja uważam, że w ogóle nie jest obywatelskim, bo cóż to za budżet obywatelski, jeżeli urzędnicy decydują o tym, co może być, a co nie może być. Przeszedłem kilka bloków, naprawdę może 3-4 rodziny odmówiły mi pod
podpisania tego mojego wniosku. Rozmawiałem z ludźmi, wszyscy bili brawo, chcieli tego parkingu, ponieważ no, w tej chwili jest tam jakaś taka roślinność, gdzie spotykają się szemrane towarzystwa, ale to nie o to chodzi. Naprawdę problem miejsc parkingowych na tym osiedlu jest. Chcieliśmy go wspólnie załatwić, no niestety nie udało się. No nie udało się. No, pana poprzednicy, w sensie rozmówcy moi, stwierdzili, że to skandal, że nie podobało im się to, że głosowanie jest tendencyjne, czyli że głosujący z jednego klubu, prawda, czy związani z Urzędem Miasta głosują tak samo, czyli negatywnie, nie dając tym samym szansy na to, żeby móc zagłosować za tym projektem. Chciałem, żeby pan zapytał, czy pan też dostrzega tą jednostronność? Wie pani co, ja jestem po prostu oburzony. I to jest naprawdę skandal, ponieważ ten wniosek no, był przygotowany bardzo profesjonalnie, perfekcyjnie, nie miał żadnych uchybień formalnych, a tak naprawdę zadecydowała jakiś tam pomysł, wymysł, Mieszkanie Plus, gdzie równie dobrze można było zacząć budowanie tych mieszkań plus od parkingów i to niczemu by nie przeszkadzało. No ale niestety towarzystwo zdecydowało zupełnie inaczej. Jest szkoda tylko tych ludzi, którzy mnie poparli, którzy złożyli podpisy, z którymi rozmawiałem. No moim zdaniem to jest, nie wiem, stricte polityczna sprawa, ponieważ argumenty były no, miałkie. A co pan czuje? Co chciałby powiedzieć tym osobom? Znaczy tym osobom to chciałbym po prostu przeprosić i powiedzieć, że się nie poddaję, będziemy wracali do tematu, jak nie tędy, to tamtędy, jak nie to, to coś innego, ale na pewno będziemy działali dla społeczeństwa. Tak jak obiecał Bednarski, nie złożył broni. Równo rok później postanowił po raz kolejny złożyć ten sam wniosek w ramach budżetu obywatelskiego. Zebrał kilkaset podpisów i przedłożył projekt. Dla wytrawnych obserwatorów lubartowskiej sceny politycznej zapewne nie było zaskoczeniem, że projekt osoby powiązanej z Klubem Radnych Wspólny Lubartów zostanie zaopiniowany negatywnie. I niestety ci ostatni nie pomylili się. Bednarski nie złożył broni i tym razem odwołał się od decyzji Podziackiego. Następny projekt zgłoszony przez nieobecnego wnioskodawcę, pana Jacka Bednarskiego. Pan Bednarski złożył odwołanie na piśmie. Ja czy jest potrzeba... Jestem uważniejszy niż pana Jacka, żeby tutaj go reprezentować, jeśli można. Oczywiście jest upoważnienie. Przeczytam. Upoważniam Artura Kuśmierzaka do zajęcia stanowiska w sprawie mojego wniosku do budżetu obywatelskiego w ramach odwołania od decyzji burmistrza, który negatywnie zarekomendował wniosek podpisany Jacek Bednarski. Myślę, że możemy zaakceptować. Zanim jednak odniosę się merytorycznie do uzasadnienia, wskazuję, że w ramach prowadzonej wstępnej weryfikacji burmistrz nie skorzystał z drogi, jaką daje paragraf 7 uchwały nr 16-102-2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 9-51-15 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Miasto Lubartów konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego jako część budżetu miasta. Gdyby burmistrz zgodnie z zapisami przywołanego przepisu miał jakąkolwiek wątpliwość co do możliwości realizacji proponowanego przeze mnie projektu, powinien wezwać mnie do uzasadnienia lub zmiany zgłoszonego projektu. Tej czynności burmistrz nie wykonał. Nie wykonał, bo projekt zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego spełnia wszystkie kryteria określone w paragrafie 7 załącznika i nie mógł otrzymać wstępnej negatywnej rekomendacji. W załączniku wskazano, że wyjazd z parkingu od strony północnej został wskazany na prywatną nieruchomość, co nie stanowi podstawy do negatywnej rekomendacji. W projekcie wyraźnie zaznaczyłem, że tu cytat, mapa i szkic sytuacyjny są jedynie załącznikiem, co nie oznacza, że nie wiążą one dokumentacji przyszłego projektanta. Wnioskodawca akceptuje dokonywanie zmian w proponowanym projekcie. Jak zatem wynika z przytoczonego zapisu, uwaga, by parking funkcjonował przy jednym wyjeździe od ulicy Licińskiego, nie jest podstawą do wydania negatywnej opinii. Nawiązując do wyżej wymienionej uwagi, uzupełniam swój projekt o wycenę budowy drogi niezbędnej dla zapewnienia komunikacji parkingu od ulicy Licińskiego. W związku z tym, że wykonanie owego odcinka powinno kosztować 25 tysięcy zł brutto, dokonuję korekty wartości określonej w projekcie i wykazuję, że poprawiona szacunkowo wartość projektu w 2018 roku wyniesie 305 tysięcy zł, a nie jak pierwotnie założyłem 280 tysięcy zł. Jedynym argumentem w uzasadnieniu dla wstępnej negatywnej oceny jest informacja, że działki wymienione we wniosku zostały wskazane jako miejsce realizacji programu Mieszkanie Plus. Z całą
całą stanowczością podkreślam, że utworzenie miejsc parkingowych we wskazanym miejscu w żaden sposób nie koliduje z ewentualnymi planami budowy w tym miejscu budynków wielorodzinnych. Pragnę zaznaczyć, że w zeszłym roku złożyłem identyczny projekt jak ten na 2018 rok. Wówczas pojawił się ten sam zarzut, wzmocniony dodatkowo argumentami, że tu cytat z zeszłorocznego uzasadnienia. Fakt, że są tam niezabudowane działki, nie upoważnia do lokowania na nich parkingów. Że projekt parkingu odgradza działki od ulicy i wprowadza chaos przestrzenny i funkcjonalny. Że w końcu najpierw powinna zostać opracowana koncepcja zagospodarowania całości terenu. W ciągu roku powstała wstępna koncepcja zagospodarowania tego terenu i okazuje się, że koncepcja zabudowy tego terenu proponowana przez burmistrza jest zbieżna z koncepcją zabudowy, jaką zaproponowałem w zeszłorocznym, ale także tegorocznym wniosku. Jak zatem widać, zeszłoroczna rekomendacja była niezasadna i tak jak wskazałem, nic nie miała wspólnego z merytoryczną oceną. Nie inaczej jest w tym roku. Jeszcze raz podkreślam, że realizacja mojego projektu idealnie wpisuje się w miejski plan zagospodarowania tego terenu, że mój projekt, w przeciwieństwie do propozycji burmistrza, jest realny i możliwy do realizacji w 2018 roku. Ponadto pragnę zaznaczyć, że projekt pod nazwą Modernizacja Placu Zabaw i Rekreacji przy ulicy Chmielnej w Lubartowie zyskał pozytywną rekomendację burmistrza, mimo że zgodnie z zeszłorocznym wynikiem głosowania na tych samych działkach 354/3, 354/5 i 354/7 wygrał zupełnie inny projekt w ramach budżetu obywatelskiego, zyskując 383 głosy. Mowa o siłowniach plenerowych. Projekt został wpisany do budżetu na 2017 rok. Różnica jest taka, że mój projekt jest złożony przez osobę, która nie jest radnym, tymczasem drugi projekt, który w sposób jednoznaczny nie mógł zyskać pozytywnej rekomendacji, przedłożył radny miejski wspierający burmistrza. Reasumując, projekt przedłożony przeze mnie powinien zgodnie z prawem otrzymać rekomendację pozytywną. Z przytoczonych w piśmie argumentów widać, że decyzja burmistrza była inna niż merytoryczna. Wnoszę zatem o zmianę rekomendacji na pozytywną i dopuszczenie projektu pod głosowanie przez mieszkańców. To znaczy, tak jak było to podnoszone w roku ubiegłym również, ponieważ projekt parkingu jest projektem identycznym, co podkreśla również pan Bednarski w odwołaniu. Ta ocena opiera się o wskazanie tych samych działek, i to dokładnie tych samych działek, które zostały przeznaczone przez burmistrza miasta do realizacji programu Mieszkanie Plus. Na poprzednim naszym spotkaniu była przedkładana wstępna koncepcja zagospodarowania tego terenu i ona obejmuje całość terenu, w sensie wszystkie działki, które zostały wskazane przez burmistrza. Natomiast może odniosę się do jednej rzeczy, która została podkreślona w tym odwołaniu. Jest to taka informacja o tym, że jakiś projekt, który został złożony w tym roku przez jednego z radnych, uzyskał akceptację i modernizacja Placu Zabaw i Rekreacji. To jest chyba projekt pana Krówczyńskiego, jeżeli się nie mylę. Natomiast chciałem wyjaśnić, że w momencie, kiedy został złożony ten wniosek, wpłynęło do urzędu również pismo pani Skałeckiej, która wygrała projekt siłowni plenerowych na budżet na 17 rok i ona wyraziła zgodę na zmianę lokalizacji wskazanej przez siebie w tamtym projekcie w celu umożliwienia realizacji tego projektu. Czyli tutaj jakby nie było takiej formalnej niezgodności w momencie oceny, dlatego nie został podniesiony argument, że te działki zostały zajęte pod inną inwestycję. Dziękuję bardzo. Tak, panie przewodniczący, bo powiem w ten sposób, że takiego tłumaczenia jeszcze nie słyszałem i proszę tutaj naprawdę nie myśleć, że mam coś przeciwko pracownikom Urzędu Miast. Ale skoro słyszę, że autor pierwotnego projektu dokonuje zmian w projekcie, który został już przegłosowany i przyjęty, a etap nanoszenia poprawek jest przewidziany na etapie weryfikacji wniosku. Na etapie weryfikacji wniosku, a nie na etapie wykonawstwa wniosku. Proszę zwrócić uwagę na chronologiczność również chociażby załącznika i zapisów paragrafu 7 i paragrafu 8. To w paragrafie 7, w chwili, kiedy są wątpliwości, niestety tutaj, jak słyszymy, nie zostali zaproszeni mieszkańcy na to, żeby mogli przyjść do Urzędu Miasta i złożyć te poprawki, a tutaj się okazuje, że powołuje się ktoś na zmianę we wniosku pierwotnym, mimo że co innego przegłosowali mieszkańcy, to jak ja mam to rozumieć? Czyli coś zostało przegłosowane, mieszkańcy zaakceptowali takie rozwiązania, a teraz ta pani przychodzi i sobie wykreśla kilka działek z tego projektu. No jest to po prostu
Jest to po prostu niezrozumiałe dla mnie i niezgodne z tym regulaminem, ale co istotniejsze... Przepraszam, ja usłyszałem co innego niż pan. A co powiedziała, że co? Ja zrozumiałem, że przychodzi tak. Sobie wykreślę. Ja usłyszałem inną informację. Że wyraziła zgodę. Ale na etapie uzgadniania projektów. Może pan Turowski wyjaśni jeszcze raz, bardzo proszę. Nie, no może jeszcze moment. Na etapie złożenia wniosku, do którego odwołuje się pan Jacek Bednarski, czyli wniosku złożonego w budżecie bieżącego roku, został pokazany modernizacja placu zabaw i rekreacji, tak? Ja mówię w tym momencie z pamięci. Zostało to wskazane na tej samej działce, na której była siłownia plenerowa. I wpłynęło równocześnie z tym wnioskiem pismo pani Skałeckiej. Tak, w momencie składania tego wniosku pani Skałecka, która była wnioskodawczynią starego wniosku, tak, wyraziła zgodę na niekolidujące sąsiedztwo tego, bądź zmianę lokalizacji. Panie przewodniczący, dobrze zrozumiałem. Proszę, naprawdę, mój tok rozumowania jest zasadny, jest merytoryczny i jest... Pan pozwoli, to pańska ocena, ale proszę o... No moja ocena, ale myślę, że pan nie będzie tego kwestionował, panie przewodniczący. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że również ten wniosek wpłynął w chwili, kiedy okazało się, że zadanie zostało również zapisane w budżecie miasta Lubartów i został przez pana burmistrza wydana pozytywna rekomendacja, mimo że wniosek pierwotny był w budżecie miasta Lubartów zapisany, bo na 2017 znajdowało się to zadanie określone dokładnie pani Małeckiej, podczas kiedy został... Przepraszam, jakiej pani Małeckiej? Pierwotny wniosek to pani Małecka złożyła, tak? Nie. Skałecka, przepraszam, no nie pamiętam nazwiska, ale ten, ogólnie mówiąc, wniosek dotyczący siłowni, który wygrał w zeszłym roku, był również w budżecie, a więc przeczytajmy sobie paragraf 7, ustęp 1, podpunkt C i podpunkt E, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie, więc widzimy, że w mieście mamy grupę kilku mieszkańców. Mieszkańców, dla których mimo, że można by było znaleźć uzasadnienie regulaminowe, są te wnioski niezgodne z regulaminem, z załącznikami, otrzymują rekomendację pozytywną. I druga część obywateli, którzy składają wnioski, gdzie szuka się wszelkiego rozwiązania, żeby tylko zarekomendować negatywnie. I teraz, co do mieszkania 500+. To nie ukrywam, że dzisiaj, i o tym radni jeszcze nie wiedzą, otrzymałem projekt uchwały, a mianowicie program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Lubartów lata 2018-2022. To korespondencję dzisiaj odebrałem na dyżurze. Ma być to przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Miasta. I co czytamy w tym dokumencie? W tym dokumencie czytamy, że tak naprawdę mieszkanie plus, to jest dopiero pieśń o przyszłości, gdyż gmina miasta Lubartów podjęła działania w celu przystąpienia do programu. Więc nawet w uchwale, która ma być głosowana na najbliższej sesji Rady Miasta, nie ma nic zapisane, że miasto Lubartów jest już w programie 500+. Że to, o czym nas się przekonywało w zeszłym roku, również starając się za wszelką cenę uniemożliwić realizację tego przedsięwzięcia, że już za chwilę będzie budowane to przedsięwzięcie, że jest działka przeznaczona na zupełnie inne przedsięwzięcie, okazuje się, że to jest tak naprawdę pieśń o przyszłości i mało tego, w chwili, kiedy spojrzymy na plan zagospodarowania przestrzennego tejże nieruchomości, no to okazuje się, że tak naprawdę to, o czym w zeszłym roku spędziliśmy ponad półtorej godziny dyskutując na temat tego wniosku, jeżeli chodzi o budowę miejsc parkingowych na osiedlu Popiełuszki, że wszystko wzięło po prostu, najkrócej mówiąc, w łeb. Bo okazuje się, że te rozwiązania, które były tak mocno krytykowane, patrząc na plan zagospodarowania przestrzennego tej nieruchomości, który został dostarczony nam na poprzednim posiedzeniu, okazuje się, że idealnie w tym samym miejscu pan Bednarski proponował parking i co jest narysowane w planie zagospodarowania przestrzennego? Również jest narysowany parking. Ja składam wniosek o zmianę rekomendacji z negatywnej na pozytywną i tak i danie możliwości mieszkańcom Lubartowa, żeby wypowiedzieli się w sprawie tego parkingu, tym bardziej, że niestety w tym roku już tego pan Bednarski nie podniósł w swoim uzasadnieniu, ale nie wyklucza to absolutnie i nie uniemożliwia w żaden sposób realizacji programu
tego, który jest planowany, podkreślam jeszcze raz, planowany, mieszkanie plus, jeżeli chodzi o tę koncepcję. Do tej koncepcji mam również mnóstwo uwag, ale nie będę do tego się odnosił, bo nie jest to przedmiotem dzisiejszych obrad. Nie wiem, dlaczego pan przewodniczący doszukuje się jakiegoś drugiego dna w tym, co robią urzędnicy, bo takiego żadnego dna nie ma. To, że poszukujemy możliwości dopuszczenia każdego projektu złożonego przez obywateli pod głosowanie, to jest, uważam, że to nasz obowiązek. Natomiast zarzucanie nam, że traktujemy jednych lepiej, a drugich gorzej, no nie znajduje tu uzasadnienia. No jeżeli ktoś składa plac zabaw i ktoś składa siłownię i się to zmieści w tej samej lokalizacji, to uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby to się zmieniło, żeby to się zmieściło, tak? Tutaj, jak wiemy, dokumentacja jest tworzona i dopiero powstaje na wskazanie nieruchomości. Natomiast odnosząc się do tego, co pan powiedział o parkingu, co jest przedmiotem tego punktu, uważam, było to podnoszone w roku ubiegłym i nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tych działek. Mamy plan zagospodarowania wskazujący o tym, że powstają parkingi, tylko przypominam panu przewodniczącemu o tym, że musimy jeszcze uzyskać pozwolenie na budowę tych bloków w ramach Mieszkanie Plus i wiemy o tym, to było podnoszone również na komisjach, że do każdego mieszkania potrzebujemy miejsce parkingowe. I teraz pytanie, działki nie są podzielone, to są te same nieruchomości. Nie możemy wybudować parkingów i wskazać, że te wcześniejsze istniejące parkingi będą do tego nowego pozwolenia, ponieważ w pozwoleniu na budowę musimy się w granicach nieruchomości zamykać miejscami parkingowymi. Druga sprawa, która była podnoszona również w tamtym roku, akurat tak się składa, że ten parking jest zlokalizowany wzdłuż ulicy Popiełuszki, od której będą prowadzone sieci zasilające te wszystkie budynki, no i przebiegną one pod parkingiem, czyli wybudujemy parking, rozbierzemy parking. Wydaje mi się to takie trochę niewłaściwe. No. Jeżeli już rozmawiamy o tym działkach miejskich, które wprost wpisane są w regulaminie i spojrzymy na zagospodarowanie tych działek, jeżeli chodzi o budynki wielorodzinne i o przypisanie jednego miejsca parkingowego tym nieruchomościom, to zwrócimy uwagę właśnie teraz na pewien bałagan architektoniczny, jeżeli chodzi o tę propozycję, która została przedłożona i okazuje się, że ta propozycja została przedłożona nie przez pracowników Urzędu Miasta, tylko została nakreślona z zabiórkiem w Warszawie przez osobę, która w Banku Gospodarstwa Krajowego zaproponowała zagospodarowanie tejże nieruchomości. Bo takie informacje dostaliśmy na poprzedniej działce, na poprzedniej komisji. Jeżeli zwrócimy uwagę na wielkość placu zabaw chociażby, czy na wielkość śmietników, które mają być zrealizowane na tym przedsięwzięciu, czy chociażby jeżeli chodzi o usytuowanie budynków wielorodzinnych, to zwrócimy uwagę, że jest to radykalnie niegospodarne zarządzanie tą nieruchomością. I przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego tej nieruchomości, przepraszam, zagospodarowania tego terenu, bo tutaj mam jeszcze na górze napisane, że to jest wariant numer 1, z chęcią bym poznał wariant numer 2, wariant numer 3 czy wariant numer 3, bo rozumiem, że różne warianty zostały przedłożone, skoro coś ma numer 1. Do czego zmierzam? Jeżeli zwrócimy uwagę na ilość tych nieruchomości, które się znajdują i na dalsze działki, które znajdują się za tymi nieruchomościami, które również są działkami miejskimi, widać, że bez problemu można posadowić te miejsca parkingowe, które by były, a zwróćmy uwagę, że tu niestety bardzo mało ilość została zaprojektowana w planie zagospodarowania przestrzennego, bo tylko 21 miejsc parkingowych, które oddzielone są również pasem zieleni od drogi głównej, jeżeli chodzi o, przepraszam, są oddzielone od drogi głównej, jeżeli chodzi o ulicę Szkolną. Dobrze mówię? Szkolną, tak. To Szkolna czy to Popiełuszki jest? Popiełuszki. Od ulicy Popiełuszki. A widzimy, że wzdłuż właśnie drogi Licińskiego, o której przed chwilą wspomniał tutaj przed chwilą pracownik Urzędu Miasta, no jest jeszcze dużo, dużo nieruchomości, na których również można posadowić parkingi, które by były przypisane do tych konkretnych, niestety źle zaprojektowanych i błędnie przedstawionych nam, no, może nie błędnie, może ktoś będzie tego bronił, ale oczywiście każdy ma prawo do swojej opinii. I jeszcze jedno jest rzecz, zwróćmy uwagę, że jeżeli słyszymy, a nie mogliśmy się tego doprosić na poprzedniej komisji, to zwróćmy uwagę, że każdy z tych budynków wielorodzinnych, który ma być posadowiony na tej nieruchomości, liczyć będzie nie więcej niż 30 mieszkań, czyli w sumie te trzy budynki mają być przeznaczone dla 90 osób, więc kto chcąc realizować przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o przedsięwzięcie Mieszkanie Plus, buduje indywidualne 30
mieszkaniowe budynki wielorodzinne zamiast budować jednego większego budynku, który byłby tańszy w wykonawstwie oraz metr kwadratowy takiego mieszkania byłby również później w rozliczeniu tańszy. Więc widzimy, że jeżeli ktoś mówi o błędach i o poprawieniu tego planu zagospodarowania przestrzennego, to projekt, jeszcze raz podkreślam, który przedłożył pan Jacek Bednarski, w żaden sposób nie ingeruje w taki sposób ten plan zagospodarowania przestrzennego, żeby uniemożliwić realizację później budowy Mieszkania Plus. Zgłoszone projekty są wstępnie weryfikowane przez burmistrza miasta według następujących kryteriów. I pisze, proszę Państwa, przepraszam, to jest punkt E. Nieruchomość, na której ma być realizowany projekt, przeznaczona jest na sprzedaż lub inny cel. I pan burmistrz, już nie wdając się, czy ten cel jest zasadny bądź nie, realny bądź nie, proszę Państwa, albo czy projekt jest dopełnieniem tego celu bądź nie, bo nie ma ani ustawy, ani nie jest to kryterium zero-jedynkowe. Można sobie na przykład wyobrazić, że pan burmistrz albo ktoś, kto ma do tego upoważnienie, wyznaczy cel na przykład do realizacji za 300 lat. Ja celowo pokazuję absurd, że to, ale teoretycznie jest to możliwe, że wskazuje się sam cel gdzieś za ad calendas graecas albo gdzieś w potężnej odległości. To gdyby przyjąć wasz punkt rozumowania, to samo wyznaczenie celu nawet nierealistycznego już powinno weryfikować negatywnie, proszę Państwa, ten projekt. A przecież nie jest tak. No właśnie o to chodzi, że tu trzeba byłoby dookreślić, czy ten cel jest realny, czy jest możliwy do spełnienia, czy jest zgodny z literą i duchem tego, proszę Państwa, paragrafu, bo na przykład już widać, że nie jest zgodny choćby z paragrafem, z ustępem pierwszym, z podpunktem D. Możliwość realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Czyli widzicie, chcemy wybierać projekty, które da się zrealizować w ciągu jednego roku, a wystarczy się powołać na cel i nie chcemy tego celu i nie jesteśmy w stanie dookreślić, albo omijamy to i wystarczy, że to jest cel, nawet nierealny, to już ma to być powód do odrzucenia. A przypominam właśnie, że mam tutaj przed sobą artykuł, który określa ten program Mieszkania Plus w Polsce i mówi się w nim wyraźnie, proszę Państwa, mam tutaj kopię w internecie, można sprawdzić, że w województwie lubelskim do roku 2020, czyli w ciągu 3 lat, będą realizowane Mieszkania Plus w 3 miastach, proszę Państwa, Biała Podlaska, Świdnik, Zamość. Nie ma Lubartowa. Do roku 2020 nie ma Lubartowa, a mamy wybrać projekty, które są możliwe do realizacji w ciągu roku. To wskazaliśmy cel gdzieś tam w odległej przyszłości, i na tej podstawie chcemy odrzucić, powtarzam, samo wyznaczenie tego celu, bo bez określenia, czy projekt jest dopełnieniem tego celu, albo czy ten cel jest realistyczny, samo to powołanie się na ten cel, że to jest niezgodne z celem, nie powinno być powodem do odrzucenia projektu. A tak w rekomendacji wstępnej pana burmistrza pisze. Przypominam, mam tutaj to wstępną rekomendację, gdzie pisze na drugiej stronie, że pan burmistrz wstępnie, że niespełnione jest właśnie kryterium polegające na tym, czy nieruchomość, na której ma być realizowany projekt, nie jest przeznaczona na sprzedaż lub inny cel. I tu pisze, działki wymienione we wniosku zostały wskazane jako miejsce realizacji programu Mieszkanie Plus. Proszę Państwa, no, to jest jawna sprzeczność. Należało udowodnić, podsumuję tą część mojej wypowiedzi, udowodnić, że ten cel jest realistyczny, bliski, zbieżny z innymi, proszę Państwa, kryteriami, jak na przykład z możliwością wykonania w ciągu jednego roku i dowód jakiś dostarczyć, że ten nasz projekt wyklucza, czy projekt pana Bednarskiego wyklucza jakby taki cel. Ten projekt musi się obronić, jest do obrony i poddajmy go pod osąd opinii publicznej. To suweren, na którego się tak często powołujemy, ma decydować. Podsumuję, proszę Państwa, zapomnijmy o nastawieniu. Zgodnie z tą uchwałą ten projekt spełnia wszystkie kryteria, natomiast negatywna rekomendacja jest sprzeczna co najmniej z 2 zapisami tej uchwały, której obowiązek wykonania należy właśnie do pana burmistrza. Dziękuję. Tylko rozumiem, że w pana opinii budowa parkingu zablokowałaby budowę Mieszkanie Plus tutaj, tak, i ta inwestycja by nie została zrealizowana. Nie ma innej możliwości, gdyby powstał parking, tak? To chciałem wyjaśnić. Chciałem zadać takie same pytanie. Znaczy, ja powtórzę jeszcze raz.
Zgłoszenie, wskazanie parkingu na tych samych działkach, na których będzie realizowane Mieszkanie Plus, powoduje po pierwsze formalną niezgodność z przyjętą przez uchwałę Rady Miasta, uchwałę przez Radę Miasta, i ta niezgodność została wskazana. Natomiast w mojej ocenie, jeżeli można, to odpowiem. Natomiast w mojej ocenie wyjęcie części nieruchomości w tym momencie i przeznaczenie ich pod parking ogranicza możliwość realizacji inwestycji mieszkaniowej na tej działce. Dlatego, że tych miejsc parkingowych najprawdopodobniej nie będziemy mogli wskazać jako w pozwoleniu na budowę dotyczących bloków mieszkaniowych. Natomiast musimy wskazać jedno miejsce parkingowe. Tuż przed głosowaniem głos zabrał pełnomocnik Jacka Bednarskiego. Ja jako wieloletni mieszkaniec osiedla Popiełuszki znam problem, że tam jest problem z parkowaniem aut, jest bardzo ciasno, auta są parkowane wewnątrz osiedla. I tutaj chciałem zapalować do radnego Gałązki, że mam nadzieję, że nie będzie głosował wbrew mieszkańcom osiedla, którego również jest mieszkańcem. Chwilę później doszło do głosowania. Poddaję wniosek pod głosowanie. Kto jest za pozytywnym rozpatrzeniem odwołania i zmiany rekomendacji wniosku, zastępnie negatywy na pozytywną, proszę o podniesienie ręki do góry. 4. Dziękuję. Kto jest przeciw? 3. Dziękuję. Kto się wstrzymał? 1 osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że komisja zmieniła rekomendację wniosku. Jak widać, radny Gałązka nie zagłosował za zmianą rekomendacji, ale na szczęście i tak głosów za zmianą było o jeden więcej. Za utrzymaniem rekomendacji Bodziackiego głosowali wszyscy pracownicy Urzędu Miasta. Choć w zeszłym roku były radny Sekuła był przeciwny, choć 12 miesięcy później zmiany rekomendacji nie poparł radny Gałązka, to rekomendacja została w końcu zmieniona. Teraz od samych mieszkańców zależy, czy parking powstanie, i przypomnijmy, że głosowanie już 11, 12 i 13 stycznia. Dla kanału S Patrycja Oleszek. Skleroza nie boli. Tak propozycję pracowników Urzędu Miasta skwitował przewodniczący Rady Miasta Jacek Tomasiak. O co chodzi? O propozycję, jaką przedłożył Piotr Turowski, a wsparty został przez radnego Zbigniewa Gałązkę. Ci dwaj panowie chcieli budować parkingi na terenach spółdzielni, choć w marcu zeszłego roku m.in. Gałązka zagłosował przeciwko uchwale wspólnego Lubartowa, w której radni tego klubu proponowali poprawkę umożliwiającą takie inwestycje. Kiedy Tomasiak przypomniał o tym Gałązce, ten ostatni nazwał Tomasiaka kłamcą. Sprawdźmy zatem, czy oskarżenia radnego z osiedla Popiełuszki są zasadne. Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas obrad zespołu do spraw budżetu obywatelskiego. Odnośnie tego, czy my blokujemy, czy nie blokujemy, chciałem zapytać wnioskodawcę o możliwość ewentualnej zmiany lokalizacji tego parkingu, ponieważ po sąsiedzku znajduje się ulica Licińskiego. I podczas sesji Rady Miasta radny Tracz bodajże wskazywał nieruchomości należące do spółdzielni mieszkaniowej, które są niezagospodarowane, i czy istnieje możliwość ewentualnie zmiany lokalizacji parkingu na te nieruchomości, wybudowania kawałka ulicy Licińskiego, co wydaje mi się rozwiązałoby problem. No, działki, które zostały zgłoszone do Mieszkania Plus, były zagospodarowane Mieszkaniem Plus, natomiast na tych działkach, mówię o działkach 74/17 i 74/19, mógłby powstać parking. Dziękuję bardzo. Turowski wskazał działki, których właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Mowa o nieruchomościach znajdujących się za blokiem Popiełuszki 25. Co ciekawe, działka inaczej niż miejska jest już przeznaczona pod budowę bloku z 32 mieszkaniami oraz parkingami podziemnymi. Jak widać, na projekcie pod blokiem będą zlokalizowane aż 32 miejsca parkingowe. Turowski i Gałązka żądali jednak, aby tam powstały tylko parkingi. Ja przepraszam, przypomnę tylko, że zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzenia konsultacji, projekt powinien być zlokalizowany na nieruchomościach będących własnością miasta Lubartów, czyli dobrze pamiętam, nie będących w zarządzie tych osób lub, momencik, przedstawię dokładny przepis. Nie, ja tylko chcę znaleźć, precyzyjnie pokreślić. Pod warunkiem lub na innych nieruchomościach, pod warunkiem nieodpłatnego jej przekazania na własność gminy miasta Lubartów przed rozpoczęciem inwestycji. Wobec powyższego pytań do wnioskodawcy powinno brzmieć. Nie. Pod warunkiem nieodpłatnego jej przekazania na własność gminy miasta Lubartów przed rozpoczęciem inwestycji. Paragraf 3, ustęp 3. Wobec tego mam pytanie do wnioskodawcy, jeżeli mogę, czy w ogóle rozważył taką możliwość i czy uzyskał takie zapewnienie, czy taką informację, że właściciel tych nieruchomości przekaże je na rzecz gminy miasto Lubartów nieodpłatnie.
Wnioskodawca, jakbym mógł odpowiedzieć. Nieruchomości miejskie znajdujące się w zarządzie spółdzielni mieszkaniowej. Nie ma tu trybu. No, ja widzę tutaj taka sytuacja, panie przewodniczący, że rodzi się taki oto pomysł. Zepchnijmy budżet obywatelski w ręce prywatnych podmiotów. Niech prywatne podmioty udostępniają nieruchomości, na tych prywatnych podmiotach niech się dzieje cokolwiek innego. Panie natomiast każdy ma taki etap, ale panie przewodniczący, ale ja dziwię się, że z takimi propozycjami na posiedzeniu komisji wychodzą pracownicy Urzędu Miasta, którzy, jak czytam z uzasadnienia tego wniosku, nie zwrócili się do wnioskodawcy z jakimikolwiek innymi propozycjami. Był na to czas, było na to miejsce, regulamin wskazuje, kiedy takie rzeczy się negocjuje i przesuwa się tego typu nieruchomości i prosił o uzupełnienie dokumentów, a dzisiaj zadawanie pytania przez pracowników Urzędu Miasta no jest już po czasie i niezasadne. Jak widać, można projekt zlokalizować również na innych działkach. No pytanie, czy jest to możliwe. Ja nie uważam, że na etapie zespołu to jest za późno, żeby się zgłosić do pana Bydnarskiego, reprezentowanego dzisiaj przez pana Kuśmierzaka, no ale pan Kuśmierzak pokazał nam upoważnienie od pana Bydnarskiego do reprezentowania wnioskodawcy w dniu dzisiejszym i uważam, że powinniśmy walczyć o projekty do końca. Jeżeli jest możliwość przeniesienia tego parkingu na inne działki, a tu wygląda, że nie koliduje nam z niczym, bo ulicę budujemy na działkę miejskiej, ale być może wnioskodawca jest w stanie uzyskać zgodę. Znaczy tutaj tak, dobrze, jakbyśmy się opierali tylko właśnie co do działek miejskich, bo takie sugerowanie, że na jakichś tam działkach, że można uzyskać zgodę i wybudować coś na działkach niekoniecznie miejskich, no to jest takie odbijanie piłeczki daleko. Tak, ale na działkach prywatnych mówimy, bo my budżet obywatelski dotyczy w ogóle działek miejskich jako kryterium, że to tam może powstać, prawda? Troszkę jestem zdziwiony tym, co dzisiaj słyszę i szczególnie te propozycje, które padają. Jeżeli zwrócimy uwagę na działkę 70/13, to zwróćmy uwagę również, czytajmy to łącznie, numer tej działki, z uwagami do projektu pana Jacka Bednarskiego. A mianowicie z uwagami w projekcie Jacka Bednarskiego wskazano, że zostały nakreślone dwa wjazdy. Jeden od strony wschodniej, drugi od strony zachodniej. Od strony zachodniej na działkę prywatną, od strony wschodniej nie ma drogi Licińskiego. Nie ma. Więc należało uzupełnić o kosztorys, o tą stawkę i pan Jacek Bednarski uzupełnił o 25 tysięcy złotych jako ten niezbędny fragment, który powinien być wykonany. Dzisiaj pracownicy Urzędu Miasta no wskazują, proszę państwa, żeby działkę 74/17 albo 74/19 przeznaczyć na odmienny cel i pytają się, czy pan Bednarski sprawdzał, czy jest taka możliwość. No proszę państwa, to w takim wypadku, jaki miałby być koszt budowy, rozumiem, w budżecie obywatelskim całej drogi ulicy Licińskiego? Przecież to by poszło w setki tysięcy złotych. W setki tysięcy złotych, podkreślam. To po pierwsze. Ale skoro już jest ten temat wyjaśniony i tutaj nie proszono również pana Bednarskiego o uzupełnienie tego, więc temat jest bezprzedmiotowy. Podkreślam, bezprzedmiotowy. Ale proszę państwa, jeżeli ktoś wskazuje takie oto rozwiązanie i tutaj, co prawda nie do mikrofonu, ale mówił również o tym radny Gałązka, no to proszę państwa, przecież to nie kto inny jak radny Gałązka przegłosował przeciwko projektowi, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, gdzie wskazywano właśnie również takie nieruchomości, jak o tej, której dzisiaj radny Gałązka chętnie mówi, a radny głosował przeciwko temu projektowi uchwały, panie żeby takie nieruchomości proszę, mogły być. Proszę, nie mówmy o tym, kto jak głosował i tak dalej, to nie jest... Nie kłamie. Zagłosował pan przeciwko projektowi w klubu wspólny Lubartów, który panowie, to klub wspólny Lubartów wskazywał, panie że parkingi... Panie przewodniczący, proszę o chwilę przerwy. Gałązka zarzucił Tomasiakowi kłamstwo. Sprawdźmy zatem, co wydarzyło się 17 maja 2016 roku, kiedy to radni z klubu wspólny Lubartów przedłożyli projekt uchwały otwierający drogę do realizacji projektów z budżetu obywatelskiego na działkach prywatnych. Chodziło m.in. o nieruchomości, na których znajdują się budynki wielorodzinne, czyli żeby można było zrealizować propozycję złożoną na komisji, ale także plac zabaw czy przebudowy dróg wewnątrzosiedlowych. Na takim osiedlu mieszka także sam radny zarzucający innemu radnemu mówienie nieprawdy. Zobaczmy, jak wówczas głosował radny Gałązka. Szanowni radni, szanowni mieszkańcy Lubartowa, szanowne media, panie burmistrzu, szanowni członkowie prezydium. Przypadł mi w zaszczycie uzasadnienie do budżetu obywatelskiego naszego klubu, który nasz klub ów projekt przedłożył go już kilka miesięcy temu, w związku z tym, że podczas
całej procedury w sprawie uchwalania budżetu obywatelskiego, w sprawie konsultacji społecznych wydarzyło się dosyć dużo rzeczy, które uważamy, że należałoby poprawić. Nasz klub zaproponował kilka poprawek i pozwolicie, szanowni radni, że w tym momencie wskażę na te poprawki, uzasadnienie można było przeczytać w dokumentach. I pierwsza z poprawek to jest paragraf pierwszy, ustęp trzeci, która mówi o tym, że w ramach tego budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego i to, co jest na szaro zaznaczone, zlokalizowane na nieruchomościach gminy lub na nieruchomościach niebędących we władaniu gminy miasto Lubartów, których dysponent wyraził zgodę na wykorzystanie ich do celów realizacji projektu dołączoną do wniosku zgłoszeniowego. I to jest jedna z ważniejszych poprawek, którą przedłożyliśmy jako klub i przedkładamy szanownym kolegom radnym do analizy, ponieważ uważamy, że jest rzecz przykra, można by powiedzieć nawet niesprawiedliwa, jeżeli chodzi o część mieszkańców Lubartowa. Dlaczego uważamy, że niesprawiedliwa? Uważamy dlatego, że 50% mieszkańców, tak jak wspomniał pan burmistrz, 11 tysięcy mieszkańców nie ma możliwości, żeby złożyć projekt do budżetu obywatelskiego, który obejmowałby ich bezpośrednie sąsiedztwo. Mówię o bezpośrednim sąsiedztwie. Są to oczywiście budynki wielorodzinne. Są to budynki wielorodzinne znajdujące się na kilku osiedlach. Są to budynki wielorodzinne, których mieszkańcy, tak samo jak wszyscy pozostali mieszkańcy Lubartowa, płacą opłaty w podatkach. Z tych podatków jest oczywiście utrzymywany później budżet. Na tych terenach, tych 11 tysięcy mieszkańców, zamieszkuje 20% wszystkich terenów, jeżeli chodzi o Lubartów. Więc bardzo mała ilość jest skupiona na, bardzo duża ilość osób jest skupiona na bardzo małym terenie i to jest połowa mieszkańców Lubartowa. I dla przykładu podam tylko, że nasz klub, analizując to wszystko, chciałby wskazać Państwu między innymi na pewne rozwiązania, których nie mają mieszkańcy konkretnych terenów i chcemy zwrócić uwagę właśnie na te tereny. Czyli w pierwszej kolejności zwróćmy uwagę na osiedle Garbarskie. I tutaj, jeżeli chodzi o zeszłoroczny projekt, to widzieliście Państwo, projekt był przygotowany. Dobry projekt rozwiązywał kompleksowo problemy tego osiedla, natomiast niestety nie znalazł się w budżecie obywatelskim, bo nie był realizowany na nieruchomościach, które są własnością miasta Lubartów. Ale niestety z drugiej strony obejmował nieruchomości, które nawet gdyby chcieli ci mieszkańcy, sąsiadujący oczywiście z tą drogą, nie byłoby możliwości, żeby ten teren został miastu przekazany, bowiem nie byłoby takiej możliwości, żeby na owym terenie takie inwestycje mogły być posadowione. I oczywiście, jeżeli ta poprawka przejdzie, to wiemy już, że mieszkańcy, bo konsultowaliśmy to również z mieszkańcami kilku rejonów Lubartowa, gdzie znajdują się budynki wielorodzinne, mieszkańcy tego osiedla chcieliby również oprócz tego projektu, który był złożony w zeszłym roku, zrobić zakres poszerzony, czyli żeby on objął również wspólnoty, tereny wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Dzisiaj widzimy, że dwie wspólnoty na osiedlu Garbarskim wygradzają swoje tereny, postawiły zakazy wjazdów na swoje działki, i powoduje to taką operację, inwestycje, które zostały przeprowadzone, nie spełniają wymogów chociażby przepisów, jeżeli chodzi o drogi PPOSZ. Ja się zastanawiam, co się wydarzy, kiedy tam pojawi się straż pożarna, kiedy okaże się, że drogi są zbyt wąskie i nie mają odpowiedniej nośności, te, które zostały na tą chwilę przygotowane. Plus, jeżeli ktoś był na tym osiedlu i widział te inwestycje tych wspólnot, zauważy mnogość słupków betonowych wmurowanych w ziemię, których również w świetle przepisów nowych nie można w ten sposób realizować. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że
Te małe nieruchomości niestety radzą sobie jak mogą, lepiej, gorzej, ale gdyby było to realizowane budżetem obywatelskim, można by było tych problemów kilka rozwiązać. Chciałem również zwrócić uwagę, że na tym osiedlu garbarskim nie ma placu zabaw. I chciałem zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że tam nie ma ani jednej działki, która by była działką miejską, która by pozwalała, żeby na tej działce miejskiej taki plac zabaw zlokalizować. Nie ma możliwości w jakikolwiek sposób, żeby 50% mieszkańców, którzy mieszkają w budynkach wielorodzinnych, mogli z tego skorzystać, bo jeżeli spojrzymy na pozostałe osiedle, i chciałem tutaj zwrócić uwagę na osiedle Zgoda, z którego korzystają mieszkańcy i przychodzą na to osiedle dzieci mieszkańców z 3 Maja, wzdłuż ulicy 3 Maja 2, ze wszystkich domków jednorodzinnych, przychodzą ze wspólnot sąsiednich, jeżeli chodzi o Chopina 13, przychodzą, przepraszam, nie 13, tylko Chopina 5 i 8 ze wspólnot komunalnych i korzystają z infrastruktury, która znajduje się na tym osiedlu. A na tym osiedlu należałoby zrobić dwie ważne rzeczy. Należałoby, proszę Państwa, zmodernizować boisko przy liceum. Boisko przy liceum to jest boisko trawiaste, które już nie spełnia wymogów na dzisiejsze czasy oraz, proszę Państwa, zrewitalizować to osiedle, ponieważ, tak jak wcześniej wspomniałem, korzystają z tego wszyscy mieszkańcy. Masowo korzystają uczniowie liceum, którzy przyjeżdżają i korzystają z parkingów, które znajdują się wzdłuż bloku Chopina 15, znajdują się wewnątrz osiedla pomiędzy blokiem 3 Maja 2, Chopina 19B, 19A. W końcu również rewitalizacja przy bloku Chopina 19, ponieważ tam również znajdują się skwery, które nie są na to chwilę przystosowane dla mieszkańców Lubartowa, bo my nie rozmawiamy tutaj o tym, że nasz projekt i ta poprawka powodowałaby, że ktoś coś ma robione dla siebie prywatnie. Bo jeżeli spojrzymy na pozostałe osiedla, jeżeli spojrzymy na kwestię związaną z osiedlami znajdującymi się, a zrewitalizowanymi już, z tym, że niestety nie z budżetu obywatelskiego, to zauważymy, że bardzo chętnie, szczególnie ci, którzy mieszkają w domkach jednorodzinnych i nie mają możliwości skorzystania z nowoczesnych placów zabaw, uczęszczają na te place zabaw. Korzystają z tych ciągów, jadąc do sklepów, parkują na parkingach, które są albo w zarządzie wspólnot, albo w zarządzie dwóch lubartowskich spółdzielni mieszkaniowych i nikt tych ludzi nie przegania. Niestety zaczyna się robić niebezpieczny trend i tutaj wskazuję na osiedle garbarskie, bo tam dwie wspólnoty, podkreślam, wyremontowały swoje drogi przed budynkami, ale postawiły od razu zakaz wjazdu dla osób, które nie posiadają identyfikatorów. Może oznaczać to, jeżeli te budynki wielorodzinne będą traktowane w sposób taki, bym powiedział, po macoszemu, że może pojawić się sytuacja, że zażądają tego również mieszkańcy innych osiedli, którzy powiedzą, no skoro my nie możemy uczestniczyć w budżecie obywatelskim, to powinniśmy wzorować się na wspólnotach, które w końcu są zarządzane przez reprezentantów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, bo jeden z tych bloków jest tam zarządzany przez PGK, i z bloków, gdzie na przykład miasto ma swój udział i nie pozwala innym, żeby na tych wspólnotach również parkowały. Ale uważam, że powinno być zupełnie odwrotnie. Uważam, że ci mieszkańcy również powinni mieć prawo do korzystania z tych przedsięwzięć. To samo, jeżeli chodzi o osiedle Szaniawskiego. Chciałem zwrócić uwagę, że to osiedle, przez które przemierzają setki, jeżeli nie tysiące mieszkańców Lubartowa do pracy, z pracy, do Młodzieżowego Domu Kultury, z Młodzieżowego Domu Kultury, przejeżdżając pomiędzy Cmentarną a ulicą Lipową, korzystają z tej całej infrastruktury i taka droga właśnie jest prośba tutaj, jeżeli chodzi o tych osiedlów, żeby o mieszkańców z tego osiedla, żeby znalazła się w tym budżecie obywatelskim, żeby mieli szansę w ogóle, bo nie oznacza to, że od razu wygrają, z takich projektów skorzystać. Również nowe miejsca parkingowe, jest sytuacja taka, że to jest osiedle, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Lubelskiej. To jest tak naprawdę pierwsza duża ulica obok, która pozwala, żeby chociażby interesanci starostwa powiatowego, urzędu miasta, czy najbliższych sklepów, czy chociażby uczestniczący w niedzielnych mszach mogli na tym osiedlu zaparkować i żeby można było bardzo szybko dotrzeć do miejsc docelowych.
Jeżeli chodzi o te rozwiązania, jeżeli chodzi o wszystkie te nieruchomości, które do tej pory zostały wymienione, no nie wyobrażamy sobie takiej oto sytuacji, żeby w przypadku tych nieruchomości była taka sytuacja, jaka została zauważona na komisji budżetowej, gdzie zwrócono uwagę, że no może się stać coś zupełnie innego, jeżeli chodzi o te nieruchomości. Nie. Te wszystkie nieruchomości mają zapisane odpowiednie służebności, prawo przejścia, prawo przejazdu i również w przypadku takich przedsięwzięć, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, jest to możliwe do wyegzekwowania. Jeżeli chodzi o kolejne osiedle, bo chciałem pokazać również kwestie nie tylko tej strony od osiedla Garbarskiego, od Zgody, od Szaniawskiego, od Chopina, od Lipowej, ale chciałem również pokazać kwestię osiedla Popiełuszki. Tam również mamy sytuację następującą, że niestety na szczęście z jednej strony jest to przemieszane osiedle z drogami, z działkami miejskimi, ale tylko w minimalnym zakresie, jeżeli chodzi o ulicę Szkolną i ulicę Popiełuszki. Cały środek tego osiedla jest to teren, na którym znajduje się wiele budynków i nie ma możliwości, żeby wydzielić tą nieruchomość i oddać ją w ramach budżetu obywatelskiego, żeby coś zostało zrealizowane, bo byłoby to najłatwiejsze. Byłoby to najłatwiejsze. Dlaczego najłatwiejsze? Zaraz o tym powiem. Natomiast na tym osiedlu każdy zgodzi się, że brakuje placu zabaw oraz że brakuje również rewitalizacji z miejscami parkingowymi również wewnątrz osiedla. Jeżeli chodzi o kwestie i o podkreślenie tego, że byłoby to najłatwiejsze, to chciałem uzmysłowić nam wszystkim radnym ważną kwestię naszej poprawki, a mianowicie taką oto poprawkę, że w chwili, kiedy przedsięwzięcie jest realizowane na terenie, który nie może być oddany mimo szczerych chęci przez podmioty, które chciałyby uczestniczyć w budżecie obywatelskim przez mieszkańców, powoduje to taką operację, że jeżeli ten wymóg, który jest zapisany w ustępie trzecim, czyli zgoda dysponenta, który musi wyrazić zgodę na wykorzystanie tych terenów do celów realizacji projektu, to trzeba też pamiętać, że to ten dysponent, który wyrazi na to zgodę, będzie musiał w kolejnych latach administrować, konserwować, utrzymywać, łożyć na koszty utrzymania tego, co zostanie tam zrealizowane. Nieco inaczej, żeby nam uzmysłowić, żeby nam uzmysłowić te koszty i te przedsięwzięcia, ja wskażę tylko kwestie i dlaczego jest to niemożliwe, żeby te nieruchomości wydzielić, rok 2002. To w 2002 roku znowelizowano przepisy między innymi ustaw o własności lokali, jak i również znowelizowano ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. I chciałem Państwu podkreślić jedną rzecz. Pamiętają o tym na pewno radni, którzy wówczas byli radnymi. Radni niestety nie mogą pamiętać tego ci, ponieważ nie są już z nami, którzy wtedy z tych przepisów skwapliwie korzystali. I w Lubartowie dokonała się rzecz następująca, bo pokażę to na przykładzie Lubartowa, być może Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie, bo to również wart przykład wskazania przy tej konkretnej poprawce. A mianowicie, pamiętacie Państwo, że w 2002 roku nastąpiły masowe wydzielania działek z gruntów miejskich. Masowe wydzielania działek, jeżeli chodzi oczywiście o budynki wielorodzinne, bo wówczas pojawił się przepis, który nakazywał zarządcom, żeby tego dokonać. I co się wydarzyło w przypadku nie wszystkich wspólnot, ale w przypadku wspólnot na osiedlu Parkowa? Bo to jest przykład. I tak naprawdę tylko w kilku budynków, chodzi mi o budynki, gdzie mieszkał świętej pamięci radny Maciejewicz i kilka budynków sąsiadujących, bo to jest przykład możliwości skorzystania z budynku obywatelskiego przez te trzy wspólnoty, które znajdują się po prawej stronie Parkowej. A mianowicie w przypadku tego osiedla dokonano wydzielenia działek po obrysie budynku. Co to oznacza? Że tak naprawdę wspólnoty dzisiaj są umieszczone, ich działka jest tylko i wyłącznie pod blokiem, na którym są pobudowane, natomiast drogi dojazdowe do budynków po prawej stronie Parkowej są na majątku miasta. Tam jest w środku i plac zabaw, tam jest w środku i drogi. I tutaj jest sytuacja taka, że
ci mieszkańcy i tego osiedla mogliby na przykład z budżetu obywatelskiego skorzystać, jeżeli by chcieli realizować przedsięwzięcie na tych działkach. Ale jeżeli spojrzymy na lewą stronę osiedla parkowej i spojrzymy na pozostałe nieruchomości, jeżeli chodzi o wspólnoty mieszkaniowe w Lubartowie, to tam już ci mieszkańcy z jednej strony nie mieli takiej możliwości bycia sprytnym i nie dokonali pewnej rzeczy, bo nie zrobiono na osiedlu Garbarskim, nie ma ani jednego budynku wielorodzinnego, który byłby wydzielony po obrysie. Mówię o wspólnotach mieszkaniowych. Jeżeli chodzi o spółdzielnie mieszkaniowe w Lubartowie, nie ma ani jednego budynku, który byłby również wydzielony po obrysie. W tamtych latach, w 2002 roku, przedstawiono i niestety dla budżetu obywatelskiego zrealizowano takie oto przedsięwzięcie, że powołano nieruchomości wielobudynkowe. Nieruchomości wielobudynkowe, które wewnątrz posiadają place zabaw, posiadają skwery zielone, posiadają parkingi, a to wszystko jest zniszczone na tych terenach. I to są nieruchomości siedmiobudynkowe, ośmiobudynkowe, pięciobudynkowe. Całe osiedle Zacisza dla przykładu to jest jedna wielka nieruchomość. Całe osiedle Cicha to jest prawie jedna wielka nieruchomość. Jeżeli spojrzymy teraz na osiedle Garbarskie, to tam również te wspólnoty mieszkaniowe posiadają drogi, przez które to drogi poruszają się pojazdy nie osób, które zamieszkują na terenach tych wspólnot. Nie zamieszkują na terenach tych wspólnot. Skrajnym przykładem takiego przejęcia nieruchomości przez i z jednej strony być może uważania, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, była Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która tak naprawdę w 2002 roku inaczej niż inne spółdzielnie mieszkaniowe, inaczej niż wspólnoty mieszkaniowe, chociaż w Lubartowie, które przytoczyłem, dokonała tak naprawdę wydzielenia wszystkich budynków po obrysie. Spowodowało to, że dzisiaj wokół tych budynków nie ma ani metra kwadratowego działek, na których ci mieszkańcy mogliby chociażby jako sami bez budżetu obywatelskiego realizować pewne przedsięwzięcia w postaci budowy parkingów. Sytuacja powoduje, że niestety z tego budżetu obywatelskiego w przypadku nie uchwalenia tej poprawki, w przypadku nieakceptacji tej poprawki w tym budżecie obywatelskim, tak naprawdę ani mieszkańcy osiedla Garbarskiego, ani osiedla Zgoda, ani mieszkańcy Szaniawskiego, ani mieszkańcy osiedla Popiełuszki nie będą mieli możliwości, żeby skorzystać z tego budżetu obywatelskiego. Słyszałem na komisjach również, że będą mogli ci mieszkańcy poprzeć inne pomysły z budżetu obywatelskiego. Owszem, będą mogli ci mieszkańcy poprzeć inne pomysły, ale będą mogli poprzeć na przykład pomysł budowy placu zabaw na Królów Polskich, tak jak był zgłoszony pomysł. I gdzie jest bardzo duży plus dla mieszkańców Królów Polskich, nowo budowanego osiedla, gdzie domków jednorodzinnych jest 20, może 30, 40 jest domków jednorodzinnych. Mają mianowicie taki oto potężny plus, że tam znajdują się jeszcze działki, które są własnością miasta i mieli możliwość złożenia projektu budżetu obywatelskiego i będą mieli możliwość, żeby powstał plac zabaw z pieniędzy budżetowych na gruncie miejskim. I zwróćcie uwagę, czy mieszkańcy chętniej by poszli tam na plac zabaw, iść na obrzeża Lubartowa, żeby skorzystać z placu zabaw, owszem, taką możliwość mają. I czy więcej skorzystałoby mieszkańców z takiego placu zabaw, czy też więcej skorzystałoby na przykład z placu zabaw, który mógłby powstać na osiedlu Garbarskim, po drugiej stronie torów. No widzimy, że sytuacja jest taka, że gdyby powstało to w centrum, taki plac zabaw albo na innych osiedlach, o wiele więcej mieszkańców mogłoby z tego skorzystać i o wiele większy sens byłby wydatkowania środków, jeżeli chodzi o budżet obywatelski. Absolutnie nie odmawiam prawa nikomu do tego, żeby w tym budżecie obywatelskim uczestniczyć. Ale niestety mieszkańcy, tak jak wspomniałem, osiedla Garbarskiego, osiedla Zgoda, Szaniawskiego i osiedla Popiełuszki nie mają możliwości, żeby wnioskować do budżetu obywatelskiego, żeby na ich osiedlu albo w bezpośrednim sąsiedztwie,
podkreślam, w bezpośrednim sąsiedztwie mogli skorzystać z budżetu obywatelskiego, bo nie mają działek, nie ma tam działek wolnych przy tych osiedlach, na których można by było cokolwiek posadowić. Myślę o placach zabaw i przede wszystkim boiskach dla młodzieży, żeby była taka możliwość i żeby można było to sfinansować. Natomiast chciałem również zwrócić uwagę, że również mieszkańcy zrewitalizowanych już terenów, czyli takich terenów jak 1 Maja, Lubelska, Cicha, no proszą o to, żeby chociażby zorganizowano teraz, kiedy ten system już jest zrealizowany, parkingi dla rowerów, czyli rower miejski i łącznie z wypożyczalnią tych rowerów. Również z takiego pomysłu nie będą mogli skorzystać, ponieważ te tereny są w zarządzie, są nieruchomościami wielobudynkowymi i nie ma możliwości, żeby taki grunt przekazać mimo najszczerszych chęci podmiotowi zewnętrznemu. Oznacza to, że połowa mieszkańców Lubartowa nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby w bezpośrednim swoim sąsiedztwie korzystać z możliwości, jakie daje ten budżet obywatelski. Natomiast ci sami mieszkańcy, proszę zwrócić uwagę, bo wspomniałem wcześniej również o kosztach utrzymania później tych przedsięwzięć, parkingi, drogi, zieleń, wszystko utrzymują sami. Nie jest tak jak w przypadku chociażby drogi przy ulicy 3 Maja 2, że ktoś mówi, no mieszkasz obok tej drogi, ona jest miejska, ale masz łożyć na utrzymanie. Ponieważ gdyby taki pomysł padł, mieszkańcy takich budynków, takich domków powiedzieliby, no przecież my płacimy podatki, prawda? I z tych podatków miasto powinno finansować utrzymanie miast. O tyle mają dużą korzyść z tego, że mogą korzystać z tych podatków, ponieważ te drogi, które biegną obok nich, są drogami miejskimi. Natomiast równie chętnie wchodzą, korzystają, przechodzą przez chodniki, drogi i korzystają z parkingów oraz placów zabaw, które są w zarządzie innych podmiotów i nikt od nich nie nakazuje im jakichkolwiek dodatkowych opłat czy czegokolwiek. Natomiast proszę również wziąć pod uwagę, że mieszkańcy, tych 11 tysięcy mieszkańców, którzy mieszkają na 20% gruntów w Lubartowie, płacą tak samo podatki jak mieszkańcy budynków jednorodzinnych. I mimo, że jest ta przepaść pomiędzy jednymi a drugimi, nam nie chodzi dzisiaj, żeby likwidować podatki, chociaż gdyby nie byli uwzględnieni w budżecie obywatelskim, to chyba by było to najuczciwsze, żeby te podatki były radykalnie mniejsze w przypadku tych osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych. Natomiast tutaj chodzi o danie tylko i wyłącznie szans. Natomiast, żeby uzmysłowić nam wszystkim, że to nie jest jakiś pomysł wymyślony, że to jest pomysł, że to jest zrealizowany przez radnych wspólnego Lubartowa tylko dlatego, że komuś coś się wydaje i że no, nie powinno tak być to realizowane, to mam tutaj głosowanie, które odbyło się w Warszawie w przypadku wszystkich dzielnic, jeżeli chodzi o miasto stołeczne. Mamy tutaj wszystkie dzielnice i proszę Państwa, tutaj jest 30% projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego, które znajdują się i są, będą realizowane nie na terenie, którym właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa. I one są realizowane i to jest możliwe. Proszę zwrócić uwagę, to są wydrukowane wszystkie dzielnice, jeżeli chodzi o miasto stołeczne. Dlatego prosimy szanownych kolegów radnych i szanowne koleżanki radne o to, żeby poprzeć tą naszą poprawkę, ponieważ ona daje możliwość skorzystania przez wszystkich mieszkańców z tych przedsięwzięć. Chciałbym podkreślić również jeszcze jedną rzecz, ponieważ była ona podnoszona, a już przy uzasadnieniu można by było o niej powiedzieć, że ci mieszkańcy, tak samo jak wszyscy pozostali mieszkańcy, są równorzędnymi partnerami, są tymi, którzy zamieszkują miasto Lubartów, są wspólnotą i z tej wspólnoty nie należałoby ich wykluczać. Do ciekawej sytuacji doszło podczas głosowania uchwały wspólnego Lubartowa. Okazało się, że oprócz gałązki przeciwko poprawkom umożliwiającym finansowanie z budżetu obywatelskiego inwestycji wymienionych przez Tomasiaka, byli także inni radni, którzy podczas ostatnich wyborów zabiegali o głosy mieszkańców bloków. Przechodzimy, rozumiem, do głosowania. Przechodzimy do głosowania uchwały w sprawie zmiany uchwały numer
Numer, już minutkę. Numer 9/51/2015 Rady Miasta Lubartów z dnia 21 lipca 2015 w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy miasta Lubartów konsultacji społecznych w sprawie budżetu obywatelskiego i części budżetu miasta. I jest to inicjatywa uchwałodawcza Klubu Radnych Wspólny Lubartów. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jak widać, za uchwałą głosowali wyłącznie radni z klubu Wspólny Lubartów, czyli Jacek Tchórz, Grażyna Meksuła, Maria Kozak, Grzegorz Jaworski, Grzegorz Gregorowicz i Jacek Tomasiak. Na sesji nie było Wojciecha Osieckiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześcioro radnych jest za. Kto jest przeciw? Reszta radnych, tych mieszkających w blokach i wywodzących się z okręgów budynków wielorodzinnych, na czele z radnym Gałązką głosuje przeciw. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaścioro radnych jest przeciw. Stwierdzam, że uchwała... Kto wstrzymał się od głosu? Przepraszam, najmocniej. Jedna rada wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że uchwała nie została przyjęta. Jednak radny Gałązka nie poparł poprawki, o której wspomniał podczas komisji Tomasiak. Zatem temu ostatniemu należą się przeprosiny. To głosowanie to także wyraźny sygnał dla mieszkańców bloków. Wszak obok Gałązki przeciwko rozwiązaniom zaproponowanym przez Wspólny Lubartów zagłosowali zgodnie wszyscy pozostali radni, w tym ci, którzy w Radzie zasiedli dzięki głosom właśnie mieszkańców bloków i zapewne za 10 miesięcy ponownie będą nachodzić mieszkańców osiedli, prosząc o ich głos i obiecując tym ostatnim dbanie o ich interesy. Dla kanału S Patrycja Oleszek. Spółdzielczy Wieczór Kulturalny to niezapomniane chwile pełne dobrej muzyki. Te spotkania są organizowane w Spółdzielni Mieszkaniowej co roku i w tym roku 9 i 10 grudnia spółdzielcy mieli okazję uczestniczyć w takim właśnie spotkaniu. Panie prezesie, już po raz kolejny w Spółdzielni Mieszkaniowej możemy posłuchać znakomitych artystów, panią Martynę Masalską, następnie kwartet smyczkowy. Tak, i co ważne, to nie jest tak, że każdego roku ci artyści występują z tym samym repertuarem, tylko każdego roku jest zupełnie odmienny repertuar. W tym roku również niespodzianka, ponieważ oprócz tego, że będziemy mieli kwartet smyczkowy, jeszcze będziemy mieli osoby, które będą na żywo tańczyć tango. Także myślę, że to będzie duża niespodzianka. Osoby, które za mną są na pierwszej przerwie, jeszcze o tym nie wiedzą, ale za chwilę myślę, że będą mile zaskoczeni tym, co się dzieje. No i również pamiętajmy, że to jest okres i również repertuar tak jest dobierany, że zawsze coś na koniec zarówno pani Martyna Masalska zaśpiewa, jak i również kwartet smyczkowy Ambitus zagra na pewno kilka kolęd, więc myślę, że zbliżające się święta już ci mieszkańcy, którzy dzisiaj przyszli, czują i cieszę się, że właśnie kolejny raz i kolejny raz tak duża frekwencja widać, że oczekują tego nasi mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowej, że chcą uczestniczyć w tego typu przedsięwzięciach. No i że nasz wysiłek, który czynimy, żeby to się udało, nie idzie nigdy na marne. Jako pierwsza na scenie zaprezentowała się pani Martyna Masalska. Spółdzielcy bardzo dobrze znają panią Martynę oraz jej talent, ponieważ mogli podziwiać jej warsztat już kilka razy. Nagłe i szybkie serca łopoty, kto by nie znał. Na samym początku chciałam pani bardzo pogratulować występu. Spółdzielcom, jak widać, bardzo się podobało po tych gromkich oklaskach. Jest pani u nas już drugi raz, w tamtym roku również trzeci raz już, albo czwarty, o proszę. Jak się pani czuje tutaj u nas w Spółdzielni Mieszkaniowej? Bardzo dobrze się tutaj czuję, zresztą myślę, że chyba widać to na scenie. Czuję się jak u siebie po prostu, bo jestem w sumie u siebie. A czym się pani kierowała, wybierając repertuar na dzisiejszy wieczór? Wybrałam to, co od dawna mi się podobało, ale nie miałam okazji tego nigdzie zaśpiewać. W tym roku dodatkowo do pięknej muzyki granej przez kwartet Ambitus widzowie mogli podziwiać parę taneczną, która zaprezentowała pokaz tanga. Spółdzielczy Wieczór Kulturalny od kilku lat cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Panie Krzysztofie, znajdujemy się właśnie na wieczorze kulturalnym w Spółdzielni Mieszkaniowej. Jak widać po frekwencji, spółdzielcy potrzebują właśnie takich spotkań, takich imprez. No rzeczywiście, to zawsze mówiłem. Jak z prezesem rozmawialiśmy, że Lubartów potrzebuje takich doznań. Niestety do tej pory nie udało się oprócz spółdzielni mieszkaniowej zorganizować tak fajnych przedsięwzięć. A Lubartów chłonie, chce tego. A wiem to skąd. Otóż pracując w Centrum Spotkania Kultur widzę bardzo dużo osób, które przyjeżdża z Lubartowa na koncerty do nas.
I namawiałem prezesa też, żeby właśnie jak najwięcej takich, tego typu wydarzeń było w Lubartowie, bo Lubartów jest wartego i ludzie tego oczekują. A jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, no to jak Państwo widzieli, coś fantastycznego. Pani Martyna Masalska, klasa sama w sobie, co mnie bardzo cieszy, że jest to osoba z Lubartowa, czyli z naszej małej ojczyzny rodzą się wielkie talenty i ja życzę wszystkiego najlepszego i wierzę, że jeszcze nie raz usłyszymy o Pani Martynie na różnych poziomach artystycznych. Natomiast Quartet Ambitus, też znani lubiani, występują na scenach i Filharmonii Lubelskiej. Słyszę ich praktycznie na co dzień, ale dzisiaj szczególnie się cieszę, że grają w Lubartowie, takim mi bliskim mieście. Dlatego też naprawdę kawał dobrej kultury i będę na mojego prezesa, żebyśmy dalej mogli słuchać, oglądać, delektować się tak dobrą muzyką na takim poziomie artystycznym. Proszę, podzielić się swoimi wrażeniami z dzisiejszego dnia. No ja na przykład lubię te stare przeboje, bo i kiedyś grałem trochę sam na akordeonie oczywiście, ale te melodie, które oni teraz dzisiaj grają, to ja kiedyś to grałem trochę. Także no podoba mi się, super sprawa. A jak pani Martyna Masalska, występ pani Martyny? O, to tu już jest też naprawdę klasa dziewczyna i bardzo dobrze jej to idzie. Ze wszystkich repertuarów, tych piosenkarek naszych i tego także. Kwartet smyczkowy Ambitus już po raz kolejny gościł na scenie w spółdzielni mieszkaniowej i po raz kolejny zachwycił swoją grą i doborem repertuaru. Kwartet Ambitus, znakomity kwartet, który występuje już nie pierwszy raz w spółdzielni mieszkaniowej. Proszę opisać swoje wrażenia z dzisiejszego koncertu. Ja mogę powiedzieć, że właściwie to w Lubartowie czujemy się już jak u siebie w naszym drugim domu. Publiczność jest z nami zaznajomiona, a my z nią. Bardzo się cieszymy, że możemy co roku wystąpić z innym repertuarem i specjalnie, częściowo przygotowanym na tę okoliczność. No właśnie, dlaczego tango? Dlaczego dzisiaj akurat tango? Myślę, że tango jest, nie może się nie podobać. Jest to taniec, który rozgrzewa krew. Który pokazuje wiele kolorów, wiele odcieni muzyki i wykorzystaliśmy też dzisiaj, co było nowością, parę taneczną, która nam pięknie ten taniec zatańczyła. Dzisiaj mieszkańcy z spółdzielni mieszkaniowej, którzy przyszli na dzisiejszy koncert, byli pod wrażeniem, owacje na stojąco, to chyba miłe dla artysty, prawda? Oczywiście, że miłe i powiem może banał, ale oczywiście, żeśmy się tego nie spodziewali. Bardzo Państwu dziękuję. No i oczywiście mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. Dziękujemy ślicznie. Też mamy taką nadzieję. Na szerszą relację z tego wydarzenia zapraszamy Państwa już 22 grudnia. Mikołajkowy spacer w schronisku dla psów w Nowodworze w tym roku odbył się 9 grudnia. Były ciastka, kawa, wolontariusze w czapkach mikołajkowych i oczywiście nie zabrakło osób chcących wyjść na spacer z pieskiem ze schroniska. Mikołajkowy spacer w schronisku dla psów w Nowodworze to już coroczna tradycja. Wolontariusze i nie tylko oni spotykają się na wspólne spacery. Zabierają ze sobą elementy stroju świątecznego, coś słodkiego, ciepły napój, aby ogrzać się w chłodny dzień i oczywiście dużo serca, by móc przez kilka godzin pobyć z potrzebującymi towarzystwa zwierzętami. Mimo niesprzyjającej pogody nie zapomniano o pieskach. W tym roku naprawdę dużo czworonogów mogło wyjść na spacer. Paula, znajdujemy się dzisiaj na wyjątkowym spacerze, spacerze mikołajkowym. Powiedz, czym różni się taki zwykły spacer od dzisiejszego dnia? Po pierwsze, jesteśmy dzisiaj wszyscy w mikołajowych czapkach. Wolontariusze przygotowali ciastka, ciasta, cukierki, w ogóle słodkości, ciepłe napoje, żeby każdy mógł się poczęstować, żeby to były takie spacery wyjątkowe, mikołajkowe, a nie tak jak co tydzień. Dzisiaj wyszła tylko jedna tura, natomiast wyszło prawie całe schronisko, bo jest dużo ludzi, także no, bardzo się z tego cieszymy. Takie mikołajkowe spacery już trwają od kilku lat. Jak to było na początku? Jak wspominasz początki?
początki, pierwsze mikołajkowe spacery, też było dużo ludzi, ale nie było to tak jeszcze nagłośnione, także no teraz wszyscy wiedzą, że są te mikołajki, wystarczy jeden post na Facebooku i naprawdę każdy ma czapkę Mikołaja, każdy się przygotował, ludzie przynosili też jakieś prezenty dla psiaków, typu obruszki albo smakołyki. A przypominam, która w tym roku to już jest edycja? Chyba trzecia. Mikołajkowy spacer w schronisku odbywa się co roku, więc jeżeli komuś w tym roku nie udało się przyjść na ten wyjątkowy spacer, zawsze może zrobić to za rok lub przyjechać na cotygodniowy spacer w każdą inną sobotę. Trzeba tak niewiele, żeby dać z siebie tak wiele. 12 grudnia w sali widowiskowej w spółdzielni mieszkaniowej seniorzy obchodzili spotkanie wigilijne. Był to czas na złożenie świątecznych życzeń oraz wspólnego kolędowania. Szanowni Państwo! Cieszę się, że możemy dziś spotkać się z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Każdy z nas przeżywa święta w sposób indywidualny i nadaje im wiele różnych znaczeń. Towarzyszą nam głęboko wpisane w serce wspomnienia radosne, ale często również wspomnienia bolesne. Przewodniczący Rady Miasta, myślę, że Rady nie będą mieli również nic przeciwko temu, jeżeli również złożę życzenia w imieniu radnych Rady Miasta, czyli Rady Miasta. Panie Prezesie, znajdujemy się właśnie na spotkaniu przedwigilijnym naszych kochanek seniorów. To chyba już taka tradycja, że przed świętami w spółdzielni mieszkaniowej seniorzy mogą wspólnie zasiąść do wspólnego stołu, podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, pośpiewać kolędy. Tak, i jestem dumny z tego, że to się odbywa właśnie w spółdzielni mieszkaniowej, że seniorzy nas nie opuszczają, że chcą korzystać z naszej gościnności, bo to będzie również już około 12 lat, jak tutaj z seniorami się spotykamy, więc jest to naprawdę już duża tradycja, cieszę się bardzo. No i przypominam, że to nie jest pierwsza i nie jest ostatnia wigilijna impreza, jeżeli chodzi o spółdzielnię mieszkaniową. Uroczystość w zasadzie wigilijna, bo nie nazywajmy tych uroczystości imprezami, ponieważ to jest naprawdę ważne spotkanie. Cieszę się, że sala w spółdzielni mieszkaniowej widowiskowa pęka w szwach, bo mamy znowu kilkuset seniorów. Ja przypomnę, że w sobotę ponad 300, w niedzielę ponad 300. Dzisiaj mamy znowu kilkuset seniorów. Jestem dumny z tego, że osoby, które potrzebują takich spotkań, chcą takich spotkań, chcą, żebyśmy razem przebywali w tym ważnym okresie przedświątecznym, korzystają z gościny naszych obiektów. A w dalszej części informacji. Nietrzeźwy ojciec. Koncert w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy przyszli oglądać prezentacje dzisiejsze. Zima dla czworonogów. Pamiętajmy o tym, że każdy pies potrzebuje budę. Wieści z Kozłówki. Nietrzeźwy ojciec, mający blisko 2 promile alkoholu, opiekował się 5-letnim dzieckiem. Mężczyzna za swoje nieodpowiedzialne zachowanie będzie musiał tłumaczyć się przed sądem. 7 grudnia policjanci z Lubartowa dostali zgłoszenie na interwencję na terenie miasta. Mundurowi zastali w mieszkaniu 35-letniego mężczyznę, który miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie i opiekował się 5-letnią dziewczynką. Na szczęście dziecku nic się nie stało. Policjanci sporządzili dokumentację z interwencji. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie ojciec z dziecka będzie musiał teraz tłumaczyć się przed sądem. Policja apeluje o rozwagę. Nietrzeźwi rodzice i opiekunowie narażają dzieci na niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia. Jacy wykonawcy inspirują młodych adeptów sztuki wokalnej z PMDK? O tym mogli się przekonać wszyscy, którzy zaszczycili swoją obecnością 8 grudnia na koncercie pod tytułem Moja muzyka w sali teatralnej Międzyziemie w PMDK. O swoich muzycznych fascynacjach opowiedzieli i zaśpiewali podopieczni pani Grażyny Grymuzy z Młodzieżowego Studia Piosenki w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Lubartowie. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy przyszli oglądać prezentacje dzisiejsze. Wiem, że dziewczęta, które będą występować i chłopcy po prostu podeszli do dzisiejszego koncertu w taki sposób, że wstydzili się zaprosić kogokolwiek na swój koncert, gdyż uważali, że być może im nie wyjdzie i co wtedy będzie, co powie ta osoba. Ale mam nadzieję, że po dzisiejszym koncercie zaproszone osoby, zaproszeni goście będą tak bić brawo i będą tak pozytywnie wpływać na występujących artystów, że
Następnym razem każdy zaprosi swoich bliskich, czy swojego przyjaciela, czy przyjaciółkę. Ma swoich wielbicieli i grono przeciwników. Do tych drugich na pewno możemy zaliczyć naszych czworonogów, dlatego musimy w tym czasie pamiętać także o nich. Zima dla psa to czasem wyjątkowo trudny okres. Podobnie jak ludzie, psy różnie tolerują niskie temperatury. Należy pamiętać, by naszego czworonoga dobrze przygotować do warunków panujących zimą. Zbliża się zima, temperatury spadają. My sobie poradzimy, ale jak pomóc czworonogowi, jak zapewnić mu tą opiekę przez zimę? Na pewno pamiętajmy o tym, że każdy pies potrzebuje budy i jest to zawarte w ustawie o ochronie zwierząt. Buda powinna być ocieplona, możemy nawet zwykły styropian po prostu przybić i będziemy mieli ocieploną budę. Warto jest tą budę osłonić, żeby nie wiało, żeby śnieg tam nie nawiewał. Warto jest ugotować psiakowi przynajmniej raz dziennie jakiś ciepły posiłek, jakąś zupkę, cokolwiek, żeby jednak on się ogrzał. No i jeśli jest duży mróz, to pamiętajmy, że nawet jak mamy jakiś garaż czy składzik, no to warto tego psiaka jednak wpuścić. Gorzej mają bezdomne zwierzęta, które cały czas są narażone na niskie temperatury i mrozy. Z bezdomnymi psami, jeśli widzimy bezdomnego psa, warto jest jednak zgłosić go do schroniska, bo tak niektórzy mówią, że tutaj będzie wolny, ale może zamarznąć. Tutaj będzie miał budę ocieploną, będzie miał posiłek i schronienie. Nie każdy lubi uroki zimy i nie każdy je dobrze znosi. Dlatego w sposób szczególny zadbajmy o tych, którzy sami nie potrafią tego zrobić. Pies będzie miał tylko to, co dostanie od nas. Sam sobie może nie dać rady podczas nawet 30-stopniowych mrozów. 2 grudnia na uroczystej gali organizowanej w Janowie Podlaskim przez magazyn Kraina Bugu uhonorowano osoby, instytucje, firmy, które promują wschodnie pogranicze. Jednym z laureatów jest Muzeum Zamojskich w Kozówce. Statuetki ambasadora wschodu przyznawane są w kategoriach samorząd, biznes, projekt i turystyka. Każdy z podmiotów ma promować region wschodni. W tym roku w kategorii turystyka kapituła doceniła Muzeum Zamojskich w Kozówce. Wśród nominowanych znalazły się instytucje z województwa lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego, co tym bardziej podkreśla rangę tej nagrody. Kapituła konkursu oceniała wyjątkowość nominowanych, ale też ich rozpoznawalność w kraju i poza jego granicami. W kategorii biznes statuetka powędrowała do rąk przedstawiciela bielskiej firmy odzieżowej, która w swoich projektach inspiruje się podlaskimi krajobrazami. Oprócz firm i turystycznych obiektów wyróżniono także samorząd miasta Supraśl i Festiwal Języka Polskiego w Szczebrzeszynie. Tytuł honorowego ambasadora wschodu otrzymała pisarka Barbara Wachowicz. Gali ambasadorów patronowali marszałkowie województwa lubelskiego i mazowieckiego. Pracownicy Muzeum Zamojskich w Kozówce nagrali niezwykły teledysk związany z okresem świątecznym. Tematyką tego teledysku jest Szkoła Mikołajów. Instytucja ta przygotowuje do bycia najbardziej lubianym człowiekiem na ziemi. Kurs przechodzi tylko jedna odpowiednio wyselekcjonowana osoba, mianowana później na tego jedynego. Co jednak dzieje się wcześniej za murami Szkoły Mikołajów i jak wygląda szkolenie? Tego dowiecie się Państwo z teledysku. Ba da da 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 ba da
A teraz zapraszamy Państwa na prognozę pogody. W piątek 15 grudnia przewidywany jest deszcz ze śniegiem. Na termometrach ujrzymy 4 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 999 hektopaskali. Pochmurno będzie w sobotę 16 grudnia. Temperatura powietrza spadnie do 2 kresek powyżej zera. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1004 hektopaskali. W niedzielę 17 grudnia przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane. Temperatura nie ulegnie zmianie i również wyniesie 2 stopnie Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1017 hektopaskali. Deszcz ze śniegiem przewidywany jest na początku tygodnia. W poniedziałek 18 grudnia temperatura powietrza wyniesie 0 stopni Celsjusza. Na barometrach ujrzymy 1024 hektopaskale. Prawie bezchmurnym niebem powita nas wtorek 19 grudnia. Temperatura powietrza nie ulegnie zmianie i również na termometrach ujrzymy 0 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wzrośnie do 1029 hektopaskali. Podobną aurą do dnia poprzedniego powita nas środa 20 grudnia. Temperatura powietrza spadnie do minus 1 stopnia Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1032 hektopaskale. W czwartek 21 grudnia możemy spodziewać się deszczu ze śniegiem. Temperatura powietrza wyniesie 1 stopień Celsjusza. Na barometrach ujrzymy 1024 hektopaskale. Prognoza pogody przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Zachęcam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Przypominam, że wszystkie nasze materiały mogą Państwo oglądać na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja się już z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę dzisiaj i do zobaczenia za tydzień.